Lokomotywa ET22. W tym krótkim filmie zwrócę uwagę na ważną zmianę, jaką dokonano w obwodzie zasilania wycieraczek elektrycznych. Tutaj mamy panel sterujący, przełącznik od załączenia wycieraczki, hebelek od spryskiwacza oraz dwa bezpieczniki zabezpieczające obwód silnika wycieraczki oraz spryskiwacza. No to zobaczmy, co się stanie, jak odkręcę te bezpieczniki. Tu widać, jest taki szklany bezpiecznik. Tutaj nawet już nie ma bezpiecznika. No i teraz załączę wycieraczkę. Jak widać, wycieraczka pracuje, a nie powinna. Jak to jest możliwe? Ano jest możliwe. Zerknijmy tu pod klapę z bezpiecznikami. Dołożono tutaj dwa nowe bezpieczniki. Mamy bezpiecznik od wycieraczki prawej oraz bezpiecznik od wycieraczki lewej. Także w przypadku usterki, gdy wycieraczka nam nie pracuje, to należy tutaj szukać odpowiedzi. No bo sprawdzanie bezpieczników, czy nie są przypadkiem przepalone, już nie ma najmniejszego sensu. No i warto pamiętać o takich zmianach, ponieważ lokomotywa lubi czasem zaskoczyć maszynistę, ale jak już wiemy, gdzie i czego szukać, to nie damy się tak łatwo.